Siema Jacob, jesteś gotowy na pojedynek? To ty nie jesteś gotowy. Ja jestem gotowy. Ja się urodziłem gotowy. O, nie stać mnie na tym. Albo to jest początek gry dopiero. Ja tutaj przyszedłem pokazać wam wszystkim, drodzy widzowie, którzy zajmujecie się motoryzacją, że pomimo tego, że jeżdżę, jak tutaj... Dobra, stop, bo ja tu muszę zaparkować, ej, bo inaczej nie potrafimy mówić. Schowałem się. Zajmuję się piłką nożną na co dzień, ale autem jeździć też potrafię. W ochotnikach najczęściej, ale niż od łapki, ale potrafię. Dobrze ci idzie. No nic, musimy stoczyć pojedynek, bo Jacob powiedział, że jestem słaby. No właśnie, że udowodnię, że wasz master, wasz tutaj mistrz gry Need for Speed, no polegnie z gościem, który kopie wskórzaną 22 zawodników na boisku. Wow, prawie. O, patrz jak się ścigają. Wow, poziomy mamy takie same, prawda? 129, tak, samochody mamy takie same. Znaczy inne, ale takie same. Takie same, jeśli chodzi o osiągi. Tak jest. 129 punktów oba samochody mają. Jeden japoński z małym silniczkiem jak karton mleka, a drugi z wielkim silnikiem i fantastyczny. To ja. Tak, fajnie brzmiący, nie jakieś tam... Tak jest. Stado os. Dobra. Więc tak, jedziemy na wyścig nocny. Żeby tu pojechać, żeby cię wyzwać. Ja już trochę tu objeździłem tego miasta, więc mam przewagę. Z tym, że... Wow! Widzę, nie, co tam, jakby... I w tym momencie moja pewność ciebie wzrosła o jakieś 50 punktów. Okay. Patrząc jak przez ten murek się... Uważaj, zapraszam ciebie do pojedynku. Akceptuję. Na złotą strzałę. Złota strzała. Różnica między naszymi samochodami jest taka, że Jacob ma to nitro na pierwszym poziomie. Ono jest bardzo słabe i praktycznie nic nie daje. No, u mnie... Słuchaj, moim zdaniem daje, ty powiedziałeś, że nie daje, zobaczymy. Okej. Okay. Ja zrobię wszystko, żeby tutaj wygrać. Spoko, zobaczymy. Wszystko mówisz? Okej. Okay. Wszystko. Ja no może wszystko nie, no, ale dużo. Mhm. Dobra, moje auto trochę porysowane, przyznam się szczerze, no ale takie auto bez rys, bez takiego brudu, no to nie to auto. Więc ruszamy. Prawdziwy rajdowiec po prostu. Prawdziwy rajdowiec, ścigam się z każdej nocy tutaj. Dobra, 3, 2, 1, lecimy, nie śpimy. O, jaki start tutaj, no i co? Dawaj. Ale odskoczyłeś, o ty. Haha. Widzę, że ty masz tutaj lepsze przyspieszenie, ale prędkość maksymalną. Właśnie, tutaj ty chyba będziesz miał wyższą, większy silnik. Po stronie Mustanga będzie, no. Zobaczymy. No widzę, że ruszyłeś jak z kopyta. No, spokojnie. O, tutaj specjalnie mi takie zakręty powybierałeś. Bo... O! Faktycznie, nie cofniesz się przed niczym. Nie ma. Dobra, lecimy! Tak jest! Przyspieszamy i uciekamy tutaj. Dobrze. Aj, no to mogłem zrobić inaczej. Ale jest dobrze. Jacob mówił, że my w ogóle... To jest masakra przecież! Jacob mówił, że my w ogóle nie potrafimy samochodów tuningować. I tak jest. Stuningował lepiej samochód ze swoją społecznością. No nie wiem, to jest dyskusyjne, czy lepiej. Ostatnio na Instagramie mieliśmy pojedynek, tuningowaliśmy tak w NFS Kit Studio. Dokładnie, ja wybrałem Skyline'a z 1999 roku, który jeszcze troszeczkę tutaj mi zostanie, żeby go zebrać, ale kiedyś no do niego tak. dotrę. To są początki grania tutaj w Need for Speedzie, tak więc ciężko, żebyśmy mieli te wszystkie samochody od razu. Ole, bo teraz poszedłeś, kurde, faktycznie ty masz wyższą prędkość. No widzisz, ty wiesz, na krótkich dystansach to może byłbyś szybszy, no natomiast tak. kiedy wychodzimy na dłuższy dystans. Ja te zakręty to mnie bolą tutaj, naprawdę. Mnie też trochę. Okej, muszę spiąć poślady, bo już jest grubo. Połowa wyścigu teraz. Tak jest. 46%, ale to idzie. O nie, błąd. Gdzie ty jesteś? Z tyłu kawałek, zaraz cię podgonię chyba. Nie, proszę gro, nie rób mi tak. Co tu się stało? Bo ty się po... Ej, chyba jeszcze wygramy trzeci. Ten wyścig z nimi. Nagle jestem trzeci. Lecimy. What? Ej, oni czasami tak mają, że... Robią jakieś babole. O nie! Jak poszedł! No, jednak poszedł. To nitro... No, dobrze, no, dobrze. No, co jednak coś daje, co? Ale oni mają tutaj znacznie lepsze samochody od nas, a jesteśmy tak, w miarę w czołówce. Ale wydaje mi się, że tam było jakieś zdarzenie, Tak.
mocno zaważyło na całej tej sytuacji. Policja? Tak. O nie. No i to jest błąd, który będzie mnie kosztował prowadzenie, ale tylko na chwilę. Ale wyskoczyłeś. Nie gram tutaj czysto. Nie ma punktów za tym. Nie ma punktów za przegraną. Za przegraną nie ma punktów, ale właśnie rozpoczął mi się pościg, nie wiem, tobie też? Nie. Tylko ja jestem łapany tu, no to fajnie. Wygląda na to, że wiedzą, kogo gonić. Uciekamy, dobre. Ucieczka udana, to fajnie, że nawet nie próbowałem, ale uciekłem. O, i znowu na pościg rozpoczęto, miłe. O, teraz ja mam, no. Wow! Łop, co tu się podziało? Ale lecimy driftem. Nie! Nie! Przez to, że ten samochód za mnie! Nie! Oh yeah! Oh ja, ale było blisko! Jak? Bo ten samochód tam, uderzyłem w samochód, to będzie widać na mojej kamerze. No, wiem, widziałem, radiowóz cię spowolnił. Tak, radiowóz mnie uderzył, a idę do wody skoczyć. Co? Do wody skoczyć. Ja bym tutaj jeszcze prosił o jeden wyścig przynajmniej. Dobrze, nie ma problemu. Bo ja się czuję nieusytasy w tym momencie, bo jasne. Wiedziałem, że mogłem to wygrać. Mało brakowało. To spróbuję wybrać jakiś taki wyścig z dłuż większymi prostymi, o może tak. Oj, jesteś pewny, że tego chcesz? No dobrze. Nie do końca. Sprint może? Dobra. No i dobra, jedziemy następny pojedynek. Czy jesteś gotowy? Słuchaj, teraz jestem podwójnie gotowy. Jakby mam motywację udowodnić, że to, że prawie wygrałem, znaczy z tobą, bo tam to daleko od zwycięstwa było ogólnego, ale no tutaj wydaje mi się, będziemy się ścigać w dwójkę, prawda? Z przodu. Bo mówiłeś, że to jest jeden z pierwszych wyścigów, jakie możecie rozegrać w Need for Speedzie. Tak, jeden z pierwszych, dokładnie. No, więc samochody tu nie będą aż takiej klasy jak ostatnio, ale... No nie. No tutaj rywalizacja między nami, to jest najważniejsze. Tak, tu już się pojawiły Hondy, jakieś stare Pontiaki. Widzę cię. Ja wiem, że ty mnie widzisz, ja ciebie też widzę. Dawaj, lecimy, dzień dobry! Kurde, na prostej to ty wymiatasz. Proszę bardzo, Masel, jedziemy. O! Wow, też w to wpadłem prawie, kurde. Strzeliłeś we mnie botem. Sorry. Dobra, lecimy. Muszę tutaj patrzeć, z której strony masz zamiar mnie tu wyprzedzać. Łup! Otarłeś się o śmierć. No ja właśnie tak chyba... Lubię ryzykować to troszeczkę tutaj. Tak patrzę, nie wiesz, miałem akurat kamerę na ciebie. Odpalam z powrotem, a ja tutaj auto przede mną, więc... Aha. Faktycznie na prostych jesteś sporo lepszy. No dobrze. I to mi się podoba, słuchajcie. No, to porozmawiajmy o planach na przyszłość. No jeżeli chodzi o auta, to mówię, moim jest tutaj Skyline zdecydowanie. Woli się nocą czy w dzień? Ja wolę nocą, kurde. Wiesz, jak popada deszcz, to wszystko tak fajnie się błyszczy, ładnie wygląda. Skąd on się tu zabrał? No nie wiem. Do widzenia. Z mojej perspektywy będzie widać, że nie mogłem zrobić nic, żeby uniknąć tego auta. Widziałem co. On tak wyskoczył nagle na skrzyżowanie. Co za... metrów, naprawdę. Woo! Ale i tak podgoniłeś. Tak, że wróciłem na drugie miejsce, to jest cud. Nie zgadzam się z tym wynikiem, no ale co zrobić? Dwa wyścigi, w których zostałem oszukany przez grę. Słuchajcie, no tak. jak się jest tutaj fanem piłki nożnej, to trzeba szukać zawsze wymówek w niektórych rzeczach. Dlatego zostałem sfaulowany przed polem karnym. Sędzia nie zauważył tego. Co mogłem innego zrobić? Myślę, że dobre by było wyzwanie, gdybym u ciebie w FIFA się pojawił. Wtedy by było bardziej competitive. Kurde. Grałeś coś kiedyś? Kiedyś bardzo dawno w jakąś tam... Nawet nie wiem, czy to była FIFA. Chyba PS to było bardziej. Możliwe. No dobrze, no ale no jednak chyba muszę uznać, że... Jednak w tych wyścigach miejsce numer 2... Przyjmuję, to też nie jest złe miejsce. Szkoda, że na dwie osoby, no ale... Patrzcie, tak potrafi Mustang. Tak się kręci bączki. Tak się kręci bączki, co? A wy nie, no jak sobie porobisz furę, to będzie latać. No będzie, to już mówię, nie mogę się doczekać, na pewno ograna będzie cała fabuła. Yeah.
Będziesz nagrywał do ciebie coś, czy...? Raczej nie, może na streamie sobie coś pogram, bo wtedy jasne. Luźniej jest, jeżeli chodzi o widzów i tak dalej, bo... Jasne. Nie ma tych oczekiwań, że o FIFA musi być, nie? To jest wtedy... Fajnie się prezentuje ten Need for Speed, więc myślę, że się nie zawiedziesz. Dokładnie tak. Dobra, dzięki za pojedynek. Dzięki. Bardzo miło wszystkich było was poznać, bardzo miło było z tobą się pojedynkować. No i może być może jeszcze kiedyś, kiedy już ulepszymy auta i wystawimy nasze najlepsze fury, spotkamy się ponownie. Ale wtedy nie oczekuj, że wyskoczą mi gliny przed ostatnim zakrętem i nie oczekuj, że jakieś auto zagrodzi mi drogę przed nim momentem. Bądź co bądź, miałem trochę farta, bo trzymałem się z tyłu, zwłaszcza tutaj na tych prostych. Ale, gdyby nie te gliny dwa razy, to bym wiesz jak to mówią, gra bez farta, nic nie warta. Jep. Dzięki ci, Jacob. Trzymaj się. Dzięki. Na razie. Hejka. Na razie.